pomimo tego, że kultura i sztuka to są takie bardzo ważne, silne narzędzia w komunikacji międzyludzkiej, chodzi nam o to, w tym, szczególnie w tym kontekście pracy, żeby dawać, jak najwięcej dawać narzędzi do pracy, żeby zarażać tą sztuką, teatrem, tańcem. Chodzi o wpajanie pewnych wartości, które szczególnie w dzisiejszych czasach umierają. Kwestia dawania wcale nie jest taka jednoznaczna, dlatego że zawsze jak coś dajesz innym, to bierzesz też coś dla siebie. I myślę, że tak jest też w tym naszym działaniu. Z jednej strony chcemy się dzielić tym, co mamy, a z drugiej strony bardzo dużo się uczymy. Dla mnie też jest takie pozytywne doświadczenie i bardziej się pozwala jakoś otworzyć, wsłuchać. Też ciekawe było to, że my tak w tym jakby w tańcu musimy się często do siebie zbliżać, jakoś tam się w jakiś sposób dotknąć, gdzie na początku dla mnie to było krępujące, a teraz jakoś już mi przeszło. Myślę, że dzięki tym warsztatom właśnie. W kontynuacjach postanowiliśmy odwiedzać inne ośrodki i dzielić się tym, co wypracowaliśmy. Ale to też jest ogromna jakby nauka i lekcja pokory dla nas i dla uczestników. W tych warsztatach już jako asystenci uczestniczyli tancerze ze spektaklu Widomi, tak, czyli osoby niedowidzące, niewidome, z którymi już współpracujemy. W związku z tym oni dostali nowe zadania i musieli się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, a jednocześnie stawali się też przykładem dla ludzi, do których jeździliśmy, że to są w zasadzie tak, to są ludzie w tym samym wieku, którzy już zainfekowani jakąś pasją zrobili coś, co można pokazać i coś, co przynosi jakiś efekt. Dlatego też niesamowite było, jak po warsztatach młodzież przychodziła na spektakl i widziała, że pewne rzeczy, które mogą się wydawać proste, dziwaczne, może czasem nawet nieciekawe, czy ciekawe, ale takie, że nie wiadomo, jakby to wykorzystać można by było, tak to nagle widzą, że one mają pewną realizację sceniczną i to taką, która ma taki rys profesjonalny. I że w tym uczestniczą ludzie tacy jak oni, że ci ludzie, którzy nie widzą, mogą być samodzielni, mogą robić coś nietuzinkowego i wcale nie muszą siedzieć w szkole. Dla mnie takim strasznie ważnym elementem, który chciałam, żeby w tym projekcie się wydarzył, to było to, żeby uczestnicy warsztatów stawali się twórcami. To znaczy, że nie tylko właśnie przychodzą i biorą coś dla siebie, ale też dzielą się tym z innymi. I to, tak jak mówiliśmy między sobą, to jest ucząc innych albo przekazując po prostu swoją wiedzę, najwięcej się człowiek wtedy uczy, bo się sprawdza. I taką główną ideą było to, czy pewne pomysły na pracę, czy powiedzmy szumnie nazywając to metody, da się przenieść na obszar pracy z innymi ludźmi, którzy niedowidzą, tak, bądź mają jakieś duże dysfunkcje wzroku. Myślę, że większość tych uczestników zapamięta te warsztaty jako coś bardzo pozytywnego. Te warsztaty były dla mnie ciekawe, po prostu mi się po prostu podobały, bo dlatego, że na co dzień nie mamy takich warsztatów. No, warsztaty były bardzo miłe, choć trochę wyczerpujące, ale bardzo, bardzo takie, jak to się nazywa, pobudzające ciało, ducha. Okazało się, że jadąc do innych ośrodków, jak tylko trafialiśmy na taki podatny grunt i ludzi chętnych do eksperymentu i chętnych do spotkania, to mogliśmy im zaoferować pewną,
pewne sposoby, zaciekawienie, pewne pomysły na pracę nad ciałem, które są z pogranicza tańca, teatru, świadomości ciała. I okazywało się, że ten odbiór był w zasadzie zaskakująco dobry, jeżeli tylko uczestnicy byli gotowi i chętni do tego. Było bardzo niewiele takich przypadków, w których grupy w zasadzie nie były w ogóle zainteresowane pracą i chyba głównie dlatego, że nie były, że uczestnicy w ogóle nie byli mentalnie przygotowani przez swoich opiekunów, organizatorów spotkania na to, z czym się spotykają, kto do nich przyjedzie, jaki to będzie charakter ruchu, że to będzie też wymagało pewnego zmierzenia się z improwizacją. A okazuje się, że ten element dla osób niedowidzących i niewidomych jest bardzo trudny. Mieliśmy i takie doświadczenia, i takie, także warto pamiętać o tych dobrych. Wydaje mi się, że gdzieś coś się potwierało w nich samych. Zobaczyli, że ich własne ograniczenia nie muszą być jakąś przeszkodą w pracy nad sobą, nad własnym ciałem, nad ciałem partnera, czy pracy w grupie. I nie trzeba być aktorem po szkole z dyplomem, żeby móc uprawiać i robić teatr. Jak myślimy o kolejnej kontynuacji, o tym, żeby jednak te warsztaty tak nie skończyły się kilkoma spotkaniami. Bo, że były takie spektakle, po których ta młodzież sama zostawała i chciała rozmawiać. Nie prosiliśmy o rozmowę, oni zostawali, chcieli rozmawiać i podchodzili do nas, do aktorów i wypytywali różne szczegóły. Chcieli wejść na scenę, zobaczyć jak to jest, czy oni by sobie poradzili, czy ta scena jest duża. Mam też duży osobisty stosunek do tego, bo gdzieś dawno temu ktoś zaproponował mi udział w warsztatach i od tego się zaczęło. Później był teatr i do dzisiaj jest ten teatr i uważam to za dar, który mam od losu i staram się ten dług spłacić poprzez to, że też poprzez taką inwestycję w tych młodych ludzi i przekazywanie im tej wiedzy, która została mi gdzieś kiedyś przekazana. Myślę, że warsztaty takie jak prowadzicie w swoim stowarzyszeniu są ogromną szansą dla osób niewidomych, zwłaszcza osób młodych, którzy poszukują swojej formy wyrazu, ale też przede wszystkim to jest taki czas poznawania przestrzeni własnego ciała, odnalezienia takich punktów w przestrzeni, która ich otacza i myślę, że taka forma warsztatów pomaga im w sposób delikatny, poprzez różne ćwiczenia, poprzez samoświadomość rozwijać te umiejętności, co jest ogromnie ważne w takim stawaniu się samodzielnym tych młodych ludzi.